Napiszcie mi, czy mnie widać, słychać i czy słuchać mnie dobrze słuchać, żeby nie było tak jak wczoraj, że musiałam na chwileczkę zniknąć. Dzień dobry, Magda pisze, że tak, to chyba widać i słychać. Super. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wyspani w ten środowy poranek. Dzień dobry, słychać i widać. Paweł też napisał, że i widać, i słychać, tak jak i Olaf. Jest nas, słuchajcie, 19 osób. Dzień dobry, ale widzę, że tutaj niektórzy w duecie, jak Jaś i Staś. Wszystko działa. Dzięki, Maciej. Dzień dobry. Poczekamy sobie jeszcze chwileczkę, aż wszyscy sobie tutaj na spokojnie dołączą. Widzę, że niektórzy tutaj chyba z rodzeństwem przed komputerem siedzą. Super, dzień dobry. Nazywam się Mariola i dzisiaj będziemy majsterkować. Nie wiem, czy ktoś z Was był wczoraj na zajęciach z majsterkowania, czy dzisiaj Wasze pierwsze. Byłem. Tak, cudownie. Mam nadzieję, że proca działa i ją zdążyliście wczoraj jakoś super przetestować. Super. Emilka pierwsze, także bardzo miło, że dołączyłaś. Słuchajcie, ja wczoraj na zajęciach mówiłam, że u mnie nie ma śniegu. Pierwsze u Mikołaja, Zuzi też pierwsze. Super. I chciałam Was zapytać, czy u Was jest śnieg, albo czy ten śnieg pada właśnie, bo u mnie właśnie pada. Nie. U Jasmin i jest. U Pawła też. O, u większości, słuchajcie, nie ma śniegu, także mam nadzieję, że do Was też dotrze. Ale Ola pisze, że padał, ale już nie ma. Trochę w nocy pada. W Szczecinie pada. O. Ale 3 stopnie, masz rację. U mnie też pada, teraz już troszeczkę mniej, ale zawsze to przyjemniej niż żeby padał deszcz. Tak mi się wydaje. O, śnieg w okolicach Zielonej Góry. U Mikołaja śnieżyca. No, u mnie śnieżycy nie ma, ale troszeczkę sypie. Słuchajcie, ja znam Wasze imiona. Ale napiszcie mi, do której klasy chodzicie. Te osoby, które były, druga, trzecia. W Poznaniu wczoraj padało. Julka trzecia, Kamil z czwartej, Madzia z drugiej. Pierwsza, trzecia. O, tutaj JK 3, 1, 3. U Mikołaja, słuchajcie, śnieg po kostki. Druga klasa, pierwsza, czwarta, druga, a Marek wiemy, że chodzi do trzeciej C. Super, dzień dobry Kacper. O, jeszcze parę osób, słuchajcie, dołączyło, jest już nas 25 osób. Bardzo mnie to cieszy. Druga klasa, super. Pierwsza, okej. Okay. Ja jak chodziłam jeszcze do szkoły, i byłam w waszym wieku, to chodziłam do drugiej B, znaczy do klasy B, pierwszej B, drugiej B, trzeciej B. O, piąta Kacper. Okej, okay. Super, to chyba Kacper jest tutaj najstarszy. Kamil pisze, że ja też. To chyba odnośnie tego, że chodziliśmy do klasy literką B. Okej, okay. Słuchajcie, to zaczynamy. Druga i trzecia A. Okej. Okay. Super, Kamil. O, Aleksander do drugiej B też chodziłam. Słuchajcie, zaczynamy dzisiaj majsterkowanie. Zaraz Wam też powiem, co było, co jest potrzebne dzisiaj do budowy. O, tutaj już Jasmin tutaj nam pisze odnośnie materiałów. Ja zaraz do tego nawiążę, co będzie potrzebne, ok?
Także na spokojnie. Dzisiaj słuchajcie, bohaterem. O, Jaś i Staś, pierwsza i trzecia. Zuzia ma wszystko, super. Jaś i Staś, ja też mam młodszą siostrę i też dzieli nas 2 lata. Okej. Słuchajcie, dzisiaj bohaterem naszych warsztatów majsterkowych jest korek. Z korkiem na pewno wszyscy się spotkaliśmy. Dokładnie, Mikołaj, korek. Spotkaliśmy. Możecie potwierdzić, że chyba tak było, że z tym korkiem się spotkaliśmy. Niektórzy z Was zapewne mają tablicę korkową. Różne podkładki powstają z korka, na przykład pod talerze, kubki, ale też do butelek właśnie. Dokładnie. I te korki, słuchajcie, mam takie pytanie. Czy wiecie, z czego one powstają? Z czego powstaje taki korek? Z drewna. Masz rację. A wiecie, jak się to drzewo nazywa? Drewno korkowe. Słuchaj, Olek, byłeś blisko. To jest dąb korkowy, słuchajcie, z dębu korkowego i z takich ciekawostek. Tutaj mamy właśnie to drzewo. I z takich ciekawostek muszę Wam powiedzieć, że ogromne ilości tego drzewa rosną w Portugalii. Więc jak będziecie kiedyś w Portugalii, albo może ktoś z Was był, to może miał okazję zobaczyć takie drzewo korkowe. Niektórzy, tak jak Hela, mają tablicę korkową. Ja też kiedyś miałam taką tablicę korkową, do której sobie wiele rzeczy przypinałam. Odnośnie tego korka, słuchajcie, korek jest znany od bardzo, bardzo dawna, ale jako że ilość drzew jest ograniczona, a zapotrzebowanie na ten korek jest ogromne, dlatego też korki były modyfikowane i niekoniecznie są teraz już z drzewa korkowego, z dębu korkowego, ale są też plastikowe, czy robione z różnych innych materiałów. Są też, słuchajcie, korki takie porcelanowe. I słuchajcie, na korek porcelanowy, który został wymyślony na początku XX wieku, czyli ma już ponad 100 lat, wymyśliła go niemiecka firma Siemens i oni właśnie wymyślili taki porcelanowy, wyobrażacie sobie takie porcelanowe korki? Do takiego porcelanowego nie bylibyśmy niczego w stanie, wiecie, wkuć, nie powstawałyby żadne tablice, ale są butelki właśnie z takimi porcelanowymi korkami i z takim metalowym mechanizmem, który pozwala je otwierać. Ale słuchajcie, wracając do korka, jak mamy już ten korek, jak sobie chwycicie go do ręki, to jaki on jest? Jakie on ma cechy, słuchajcie? Piwo ma korek, niektóre tak, wina, piwa, różne soki, słuchajcie. Lekki jest, szorstki, tak. Niektóre są szorstkie, to pewno zależy, bo są, zobaczcie, różne. Zobaczcie, gładki, szorstki. Pływa dokładnie, przyjemny w dotyku, gładki. Okej, ale Jasmina napisała, korki są potrzebne, słuchajcie. Okrągły, tak, w formie takiego walca właściwie, tak, tutaj koło. Okrągły, okej, ale Jasmina napisała jedną ważną rzecz, słuchajcie, że korek pływa. Słuchajcie, ja mam tutaj taki. Zaczekajcie, ja wam tutaj zmienię widok. O, widzicie mnie teraz na całym ekranie. Zobaczcie, co ja mam. Wielki słoik z wodą. Mam nadzieję, że widzicie wodę. Widzicie? Twardy jest, masz rację. Widzicie? Ja wam tutaj o. Obniżę i teraz eksperyment, czy aby na pewno pływa. Zobaczcie, pływa.
Wrzucę tutaj, ja mam, słuchajcie, cztery i sprawdzę wszystkie cztery. Rzeczywiście, słuchajcie, pływają i się nie topią. Ja je tutaj wyciągnę teraz, już będą takie mokre, ale jakoś to przeżyję, słuchajcie. I teraz, jak już wiemy, że są lekkie, że pływają, to moje pytanie jest takie, jak myślicie, co dzisiaj będziemy budować? Już wam tutaj wyświetliłam. Łódkę, dokładnie, statek, łódkę, tak, jak najbardziej, właśnie tak. Ja, słuchajcie, będę pierwszy raz z wami budowała, tak, można plastikowe, pierwszy raz będę z wami budowała tą łódkę. Nie mam żadnego tutaj, wiecie, pokazowego, więc będziemy ją budowali, słuchajcie, razem. Hela napisze, pisze, że są twarde, dokładnie, to się, że łódka, jak najbardziej. Zuzia, korki są potrzebne. Nie wiem, czym możesz zastąpić korek. I teraz tak, Jasmin pisze, czy trzeba dwa, czy może być jeden duży. Wiem, o, i kolejna cecha, mogą być, słuchajcie, w różnych rozmiarach. I teraz, jakie narzędzia? O, super, Ola, czyli jesteście w trójeczkę. I teraz, to, co potrzebujemy, to na pewno korek bądź korki. Ja, słuchajcie, mam cztery. Zuzia, a może masz jakiś stropian w domu? Ach, to nie wiem, to może obserwuj, słuchajcie, to webinarium, to spotkanie, to warsztaty są nagrywane i będą na kanale Amazona, więc będziesz sobie mogła w dowolnej chwili go odtworzyć albo zapamiętać, jak go będziemy teraz budować i wybudujesz, jak zdobędziesz tylko korek. A słuchaj, a masz może gąbkę w łazience, taką, którą... albo jajko po kinderce. O, super. Dzięki, Maciej, za ten pomysł. Albo gąbkę. Okej, słuchajcie, zaraz to się na spokojnie będziemy powtarzać. I teraz to, co jest potrzebne, to trochę narzędzi, troszeczkę materiałów. Ja wam zmienię tutaj wygląd, tak żebyśmy... O, super, Ola, to jesteście tak, jest duża rozpiętość wiekowa między wami. O, Zuzia, to bierz gąbkę, jeżeli oczywiście możesz. Nam zapytaj rodziców, opiekunów, ciocie, wujków, babcie, dziadków. Cudownie, to weź po prostu tą gąbkę. No, gąbka też wiemy, że się nie utopi w wodzie, więc... Jeżeli masz ją w dużą, to możesz ją po prostu troszeczkę obciąć, skrócić. O, pani Agnieszka nam wrzuciła tutaj link do wszystkich nagrań naszych spotkań. I teraz tak, będą potrzebne... tak, utopi się, jeżeli ją bardzo, bardzo namoczymy, ale nie będziemy jej bardzo moczyć. I teraz, jakie narzędzia, Magda? Właśnie, słuchajcie, korek. Może być, Jasmin, jeden duży, bądź minimum dwa takie. Jeżeli ktoś ma trzy, cztery, to mogą być cztery, słuchajcie. Wielkość łódki będzie zależała od tego, ile mamy tych korków, więc sobie tutaj wymyślmy. O, albo dokładnie, tylko pamiętaj, nie będziemy jej moczyć za bardzo, żeby nam się nie utopiła ta łódka. Potrzebne będą, słuchajcie, gumki, recepturki. No, z czasem się utopi, Zuzia, masz... Tak, Asia, masz rację, ale to z czasem. Na początku jeszcze będzie pływać. Ale jak nie mamy korka, można sobie poradzić. Gumki, recepturki. Pompkę masz? Brzmi tajemniczo. Nożyczki. Słuchajcie, wykałaczkę, bądź wykałaczki. Ja mam, słuchajcie, wielką i takie małe. Nie wiem, której użyję. Jeszcze się nad tym nie zastanawiałam, ale mam. Może być jedna.
Potrzebna będzie, słuchajcie, kartka papieru. Ja mam taką żółto-pomarańczową, może być dowolna kartka w dowolnym rozmiarze, bo i tak będziemy ją cieli. Przydadzą się, słuchajcie, Zuzia ma białą, pewnie. Słuchajcie, przydadzą się jakieś kredki, pisaki, coś do rysowania. I to by było na tyle. Okej, okay, masz małą. Okej, okay, nie ma kłopotu. I teraz wiemy, że korek pływa. Jeżeli ktoś ma jeden, to nie ma kłopotu. Ale ja na przykład chcę zrobić łódkę, która będzie, wiecie, łączyła trzy korki. I teraz moje pytanie, jak myślicie, czym można połączyć, słuchajcie, ten korek, te korki? Macie jakiś pomysł? Taśmą można, klejem można, ale zobaczcie, w materiałach nie mam taśmy, nie mam kleju. Wykałaczką, to jest super pomysł. Mogą być dwa korki, jak najbardziej. Wykałaczką, słuchajcie, ale ja połączę gumką recepturką moje korki. Nie będę ich nakłuwała wykałaczką. Teraz to jest ważne, jak ja sobie strzeliła. Tak, to mogą mi jeszcze one, widzicie, tutaj trochę się wysuną. To ja sobie, słuchajcie, zrobię tak. A gąbki nie trzeba łączyć, bo masz jedną. Ja sobie troszeczkę, zobaczcie tutaj, trochę jak gumka do włosów. Kilka razy ją obtoczę, słuchajcie. O. Zobaczcie. O. W miarę jest połączona. Jeżeli chcę wzmocnić, to jeszcze wstawię tutaj, zobaczcie, drugą. O, mam połączone. Hop. I łączę z drugiej strony, tak żeby łódka była, słuchajcie, stabilna, żeby korki się tutaj... O, słuchajcie, zobaczcie. Wyszło całkiem. O, można taśmą izolacyjną pewnie. O, trochę taka tratwa, słuchajcie, powstała. To jest też fajne, że w każdym momencie, jak będziecie mieli, wiecie, więcej korków, to będziecie mogli dokładać, słuchajcie, do łódki i myślicie, że co, dołożyć kolejną? Jak myślicie, kolejny korek? Będzie takie trzy? Zuzia pisze, że tak, więc dokładam i słuchajcie, ten korek łączę z tym obok. Wkładam tutaj taśmę. I jak dziewczyny sobie tutaj, hop, włosy pewno zaplatają. O, mam, zobaczcie. A ile trzeba plastikowych? Dwa sobie połącz ze sobą. Nie ma kłopotu. Słuchajcie, jeszcze łączę, dopinam ten trzeci. Część osób mi tu napisała, że nie, ale część napisała, że tak, więc słuchajcie, łączę. Strzeliła. Tak to jest z gumkami. O. Słuchajcie, udało mi się połączyć. Troszkę poobtaczałam, zobaczcie, kilka razy. Najwięcej będzie większa tratwa. Można dwa, jak najbardziej. Słuchajcie. Okej, okay, mamy to. Możecie sobie potestować, słuchajcie, czy wam nie wypadają. Taki test zrobić, słuchajcie. Można dwa, Magda, bez kłopotu. Tutaj zróbcie test, czy test. Po prostu potrząśnijcie, jak będą, wiecie, jak wam wypadnie jakiś korek, to znaczy, że trzeba go bardziej, wiecie, przyłączyć, ściaśnić na przykład gumkę, a jak wykorzystujecie taśmę, to bardziej obtoczyć. Można
Można jeden korek, więc z tym akurat nie ma problemu. Słuchajcie. I mamy. Ja sobie ten jeden, słuchajcie, zostawię. I teraz co potrzebujemy? Każda łódka co ma jeszcze? Maszt i żagiel. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jak myślicie, z czego wybudujemy maszt? Z wykałaczki. Bardzo dobrze. Słuchajcie, jak część z Was napisała, jak pytałam, jaki jest korek i pytaliście, że taki czasem dla niektórych był przyjemny, twardy, ale też na tyle twardy, że jednak jesteśmy w stanie w niego coś wbić, a żagiel z papieru. Bardzo dobrze. I teraz słuchajcie, wybierzcie sobie wykałaczkę, z jakiej będziecie chcieli skorzystać. Słuchajcie, ja chyba taką dużą. Dużą, dlaczego nie? Na środkowe, słuchajcie, ja sobie tutaj wbiję. Przetestujcie, czy da się wbić. Da się wbić, słuchajcie. O, wyprostuję mój żagiel. Każdy, słuchajcie, maszt wybiera swój. Może być mały, może być wielki. Mamy maszt. Ale na ten maszt może być mały, ale Zuzia, wybór wykałaczki należy do Ciebie. Jeżeli chcesz małą, to śmiało małą, szczególnie jeżeli mamy jeden korek, to nawet polecam małą wykałaczkę. Pamiętajmy też, że dużą możemy w każdym miejscu skrócić, więc też nie ma kłopotu, jeżeli mamy tylko dużą. I teraz mamy maszt wbity. Okej, Zuzia, wbity maszt. I teraz słuchajcie, potrzebujemy, mamy maszt, to potrzebujemy żagla. Się zakręciłam bardzo. Jak skleić korki, Dominika? One tutaj nie są sklejone, zobacz. One są obtoczone gumkami, recepturkami. Spróbuj, jak masz gumki, recepturki, obtoczyć, wiesz, połączyć gumkami albo... Ale od mleka. I teraz nie wiem. A możemy wepchnąć do środka. A co wepchnąć do środka? Musicie mi napisać, bo nie mam pojęcia. Teraz o co chodzi? Dobra, to wypiszcie na czacie, żebym wiedziała. Nakrętki od mleka. I teraz pod... A, bo ty nie masz korka, tylko nakrętkę od mleka, tak? Dominika? Tak, to połącz je taśmą. Najlepiej jak masz dwie nakrętki, to żeby one tak jakby były, wiesz, otworami do siebie. Tak, żeby z zewnątrz tutaj żadna woda nam nie wpadała. To taśmą, tylko nie za dużo. I teraz mamy. Mamy maszt, potrzebujemy żagla. I teraz żagiel wycinamy, słuchajcie, z kartki papieru wodoodporną, profesjonalnie. To jest, słuchajcie, zwykła kartka, która nie lubi tak naprawdę wody, ale zawsze dążymy do tego, żeby jednak nasza łódka się nie zatopiła. I teraz słuchajcie, jakiego kształtu jest żagiel? Co ja tutaj mam wyciąć, żeby powstał żagiel? Okrągu. Okej, Magda. Trójkąta. Żagla takiego o kształcie okrągu jeszcze nie widziałam, ale może taki jest, słuchajcie. Ale tak, trójkąta. I teraz słuchajcie, z tej kartki wycinamy trójkąt. Ja sobie wielkość tego trójkąta mniej więcej dopasuję do mojej wykałaczki, żeby był, wiecie, tak duży. Ale tą wykałaczkę też, słuchajcie, trochę skrócę nożyczkami. O, i ułamałam.
Hop, mniej więcej dopasuje. Nawet sobie, słuchajcie, maszt wyciągnę i mogę sobie tutaj kredką, wiecie, czy pisakiem zaznaczyć, jaki ten, jak duży ma być ten trójkąt. I słuchajcie, jak mamy już taki punkcik zaznaczony, to teraz możemy tak na oko, o, narysować sobie trójkąt, dzięki czemu będziemy widzieć, jak wycinać. I teraz słuchajcie, jak macie białe, kolorowe, nieważne, to pamiętajcie, każda łódka ma jakąś nazwę. I waszym zadaniem będzie, słuchajcie, wyzwaniem właściwie. O, mam pomysł. I ten pomysł, chciałabym się z wami podzielić tym pomysłem. Napiszcie, jak może nazywać, jak mogłaby nazywać się moja łódka, słuchajcie. I ja tą nazwę, słuchajcie, napiszę na moim żaglu, ok? Titanic, Aleksander, ale mam nadzieję, że nie skończy jak Titanic, Titanic, Matylda, Tytan, Mórz. Bardzo mi się podoba. Żółta Mariola. Cudnie, dziękuję. Ja chyba wszystkie te wasze nazwy zapiszę. Niebieski nos, o. Słuchajcie, mam wycięty trójkąt. I teraz zapiszę te wasze nazwy, wybiorę sobie jakiś pisak. Przetestuję, czy działa, bo wiecie, jak to jest. Czasem mamy dużo pisaków, a one nie wszystkie działają. Pogrąca mórz, macie tyle pomysłów. Czekajcie, płynąca strzała. Amazon łódka. Pogromca mórz. A zaraz powiem wam, jak będziemy przymocowywać niebieski nos. Żółta Mariola. Dobra. Tytan Mórz. Zaczekajcie. Możecie zrobić jakiś Titanic. Jakieś ozdoby. Matylda. Dobra. Żagiel Tytan. Ok, Mikołaj. Poseidon. Żagiel Tytana. Pogromca mórz. Wiking. Cyfrowa łódka. O, Aqualantis. Szymon, piękna nazwa. Kolorowy żagiel. Ale macie tyle pomysłów. Wodny piorun. Złota muszla. Pogromca żółtego, okej. Trójząb. Costa Concordia. Mam nadzieję, że Aleksander też tak nie skończy. Kindloteka STEM. Bardzo dobrze.
Ślizgacz. Okej. Okay. Niszczyciel fal. Dobra. Zobaczcie, ile nazw zapisałam. Wiatr morski, słuchajcie, chyba jeszcze gdzieś zmieszczę, Magda. Trudno było mi się Titanic 2. Mam nadzieję, zobaczcie, ile super nazw wymyśliliśmy. Wy właściwie wymyśliliście, ja je tylko, słuchajcie, zapisałam. Dobra. Ach, Magda to nasza mama. Okej. Okay. Dobra. Bardzo mi miło. I teraz słuchajcie, mamy maszt. Mam nadzieję, że wy też macie. I udało wam się wybrać jakąś na przykład tą swoją nazwę i ją zapisać. A można swoją nazwę? Pewnie, że swoją, Zuzia, to jest twoja łódka, więc swoją nazwę zapisujecie jak chcecie. Możecie ten maszt, oczywiście, ten żagiel jakoś ozdobić, ale teraz to, co jest ważne, trzeba. Arysia i Aciek, okej. Okay. Chyba Marysia i Maciek. Chyba Emka została zjedzona. I teraz słuchajcie, trzeba to w jakiś sposób przymocować. I wykałaczka ma to do siebie, że z jednej strony skowronkowa żółć Dominika. Trochę tak jak z nazwą farby, słuchajcie. I teraz wykałaczka z jednej strony ma ostre takie, więc słuchajcie, postaramy się przebić. Przebić gdzieś tutaj, zobaczcie, poniżej, na drugą stronę. Trzeba tylko uważać na paluch. O, hop, przebite. I teraz zobaczcie, tak jakbym przewracała i przebija się znowu z drugiej strony. O, zobaczcie. I tak oto powstał nasz żagiel. Zobaczcie, ma nawet sporo wiatr w żagle, słuchajcie. Mamy to. Z prostokątem pewno, to jest twoja łódka, jesteś jej projektantem i możesz jak najbardziej zrobić prosto. W jaki sposób, Magda? Zobacz, ja to jeszcze raz wypnę. Zobacz, tutaj wykałaczka ma takie ostre, taki szpikulec. I nie będziemy siebie, tylko będziemy przebijać, słuchaj, karteczkę. Tutaj, jak gdzieś masz ten wierzchołek naszego masztu, to gdzieś tutaj poniżej. Hop, przebijamy na drugą stronę. Mi poszło już łatwo, bo miałam przebite. Uważamy tylko na paluszki. I przebijamy, słuchaj, w drugą stronę. O, dokładnie. W taki sposób. Zuzia już pisze, że już. I teraz tak naprawdę zobaczcie, jak wbiję. O, ja was tutaj opuszczę. Hop. Zobaczcie. Wbijam teraz. Ważne, żeby, zobaczcie, u dołu był ten ostry fragment wykałaczki. Dzięki czemu sobie tutaj, zobaczcie, to na spokojnie wbijemy. I tak naprawdę łódka jest gotowa. Ale słuchajcie, piękna, też tak myślę, tratwa, słuchajcie, ja jestem z niej ogromnie dumna, ale to dzięki waszym nazwom ona zyskała tutaj tak naprawdę ten efekt wow. I teraz słuchajcie, czego na łódce jeszcze brakuje? Bądź tratwie, maszynie pływającej. Steru, bandery, załogi, ludzi. Alicja już napisała, że przyczepiła. Ja, wiecie co? Myślę, że brakuje tutaj jakichś ludzi. Bo to byłoby smutne, gdyby łódka, albo piratów, ale piraci też byli ludźmi. I są. Więc myślę, że teraz, słuchajcie,
rozejrzyjcie się po swoim pokoju, bądź gdzie jesteście, macie pewno kół ratunkowych, tak, jakby nie daj Boże, nasza tratwa łódka coś tutaj zawiodła, to zawsze są koła ratunkowe, masz rację, absolutnie. Rozejrzyjcie się po swoich, ale ja mam malutko, albo słuchajcie, macie plastelinę gdzieś obok siebie, czy gdzieś tam w swoich tutaj okolicy, to zawsze możecie, słuchajcie, ja mam tutaj, nie potrafię zbyt ładnie lepić, ale tutaj nie chodzi o to, żeby, wiecie, było tak wow, ale słuchajcie, bo ja, albo jak ktoś ma, słuchajcie, klocki Lego, to czasem są takie, o właśnie Emilka, ludziki z Lego, o tym też pomyślałam, ale... Słuchajcie, ja nie mam ludzików z Lego, ale słuchajcie, mam takie figurki, a właściwie mój mąż ma takie figurki z pewnej gry, właśnie klocków Lego, słuchajcie, i to jest taka, w sumie na statek nam pasuje. I słuchajcie, za pomocą taśmy bądź plasteliny możemy przymocować, ja go trochę tutaj, wiecie, podkleję, właśnie przykleję go tak tutaj plasteliną do naszej, o zobaczcie, może być, albo inaczej w drugą stronę, tak chyba będzie lepiej wyglądał, nie wiem, co sądzicie, o, żołnierzyk taki, no, dokładnie. To jest z gry, słuchajcie, mojego męża. O. Dobra. Myślę, że mąż się nie obrazi. Oddam. Myślę, że w nienaruszonym stanie, słuchajcie. I teraz trzeba przetestować, słuchajcie, czy nasza łódka rzeczywiście działa i pływa. Oczywiście też, słuchajcie, to o czym też pomyślałam na początku, to można jeszcze kotwicę, słuchajcie, wybudować, ale tutaj zrobię pierwszy test, czy działa, czy ta figurka, słuchajcie, nie jest za ciężka. I wy też, słuchajcie, możecie przetestować, może nie teraz, ale po naszych zajęciach, nie trzeba Madzia ludzików i kotwic. Tak, to jest mono z mono, tak. Tak, tak, tak. A Madzia, masz rację. To jest figurka z Monopoly. I słuchajcie, nie trzeba ani kotwic, ani ludzików. Można. I teraz słuchajcie, to co jest ważne, trzeba przetestować, czy nasza łódka rzeczywiście unosi się na wodzie. Żeby, wiecie, było, że działa. Jak ktoś był wczoraj i proce budowaliśmy, to też testowaliśmy. I słuchajcie, ja w tym wielkim słoiku, wy możecie po zajęciach, słuchajcie, nalać sobie wody do miseczki, do miski i sprawdzić, albo do jakiegoś talerzyka, bądź jak macie jakiś większy słoik, to też to możecie zrobić, słuchajcie. O, słuchajcie. Następuje wodowanie. O, czekajcie, czekajcie. Moja figurka z Monopoly chyba jest za ciężka. Zaczekajcie, spróbuję wodować bez ofiar. I w wannie też można, słuchajcie. O, zobaczcie, działa. Tak, figurka jest za ciężka, zaraz tutaj spróbuję znaleźć jakąś inną, albo po prostu więcej korków, inny środek ciężkości, żeby ją w innym miejscu przymocować i działa. Okej, dobra, ocieka, było wodowanie i teraz słuchajcie, albo po obu stronach dokładnie, to co testujemy po obu stronach figurki? Czekajcie.
Dobra, testujemy po obu stronach. Mam po jednej stronie i teraz słuchajcie, idę po figurkę na drugą stronę. Mam, słuchajcie. Hop. Mam po jednej, to znowu ją trochę przykleję i przetestujemy, czy działa. Hop. Jak macie teraz chwilę i jesteście z dorosłymi, to możecie spróbować teraz waszą łódkę zwodować albo w zlewie na przykład, w umywalce. Hop, mamy to. Albo i nie. Myślicie, że teraz się uda? Testujemy. Słuchajcie. Tak. Dobra, mam wodę. Myślicie, że ten układ się sprawdzi? Zobaczcie, po obydwu stronach są figurki. Testujemy, słuchajcie. Następuje włożenie. Muszę tutaj nasz maszt. O. I wodujemy. Słuchajcie, topi się. Trochę się boję puścić. O! Widzicie? Słabo przyczepiłam jedną. Ale powinno. O, dobra. To są testy, słuchajcie. Ten jest chyba, ta figurka jest, słuchajcie, dużo, dużo cięższa. Tak. Och, i zobaczcie mój tutaj, moja łódka traci, słuchajcie, kolor. Chcę tutaj zrobić podkład, żeby nam tutaj... U mnie się Zuzia, super! Za ciężka figurka, dokładnie. Myślę, że trzeba po prostu troszeczkę lżejsze. Ale to właśnie jest majsterkowanie. Więc słuchajcie, to jest próbowanie, testowanie i sprawdzanie, czy coś wyjdzie, czy nie wyjdzie. I tutaj... A jak tam papierowe na przykład, albo takie plastikowe z pionki do gry na przykład spróbować przymocować. Możecie też, słuchajcie, spróbować tak w ramach eksperymentu. Z ludzika musiało jej zdjąć, super. Z Lego, o. Albo takie figurki właśnie z kinderków, albo właśnie ulepić coś z folii, wiecie, ukręcić jakieś tam figurki z folii aluminiowej. Macie super pomysły na naszą załogę piracką naszej łódki. I właśnie spróbujcie, wiecie... Proszę bardzo, Ala. My już też zaraz kończymy. Spróbujcie, słuchajcie, po zajęciach przetestować, jak dużo ludzików może być na waszej łódce, tak by ona się nie utopiła albo ze stropianu. Dokładnie. To nawet byłoby, bo stropian też się nie utopi, więc nawet jesteśmy, nasze ludziki są, słuchajcie, bezpieczne ludziki. Przykleiłam maszt plasteliną. O, słuchajcie, bo mój maszt, zobaczcie, co się wydarzyło po kontakcie z wodą. Troszeczkę się tutaj nazwy nam rozbazały, ale myślę, że tutaj nic się nie dzieje. Także słuchajcie, po zajęciach testujemy. Sprawdzamy, ile nasza łódka jest w stanie udźwignąć figurek. Tak w ramach ciekawostki, słuchajcie, jak macie jakiś pojemnik z wodą i nie chcecie, żeby ona była przeźroczysta, tylko chcecie zrobić taką, wiecie, taką morską, w takim pięknym kolorze, to myślicie, że co tu można dodać? Taką kolorową, no. Barwnik, słuchajcie, tak, ale tym barwnikiem, słuchajcie, może być zwykła farba. Ja tutaj mam taką już, chyba już jest stara, słuchajcie. Albo barwnik spożywczy.
O, zwykła farba, słuchajcie. A ta już jest taka sucha, ale myślę, że nam tutaj więcej farby. O. I zobaczcie, powoli, powoli robi się zielona. I trzeba, słuchajcie, tak dodawać ostrożnie tej farby, żeby nam tutaj nie powstała taka super, super zielona, tylko taka delikatnie zielona bądź niebieska. O, teraz już jest coraz ładniejsza w tym świetle. Taka. Tak, będzie z glonami, słuchaj. To będzie taka woda, taka dzika. Bez dwóch zdań. Słuchajcie. Działa. Super, Ola. Cieszę się, że słuchajcie, komu działa łódka? Proszę bardzo, Sis. Pływa, działa. To już mieliście czas, żeby napełnić jakiś pojemnik wodą. Rewelacja. Asia jeszcze nie wie, ale wszystko przed Asią. Słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za to, że miałam okazję z Wami wybudować łódkę, swoją pierwszą. O, bibuła farbuje. Bibuła akurat nie mam. Nie mam farby, ale też są już takie stare. Ale już powoli łapie ładny kolor. Dzięki za fajną łódkę. Z fajnymi, słuchajcie, oryginalnymi nazwami. Jest tu. Super było. Bardzo dziękuję Ci, Asiu. Pływa. Bardzo, bardzo się cieszę. Słuchajcie, zrobiłem, działa, działa, rewelacja, Mikołaj. To teraz tylko testy, ile wiecie, wasza łódka udźwignie tej załogi. Oczywiście zależy to, ile korków połączymy, ale wiemy też, że można w każdym momencie dołożyć. Super, Hela, że działa. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Było mi 5 korków! Wow! Zmotywowałaś mnie i chyba dodam czwarty. Bez dwóch zdań. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Zapraszam na kolejne zajęcia w ramach Amazon STEM Kindloteka. Dzisiaj o 11:30 dla starszego rodzeństwa troszeczkę. Jutro kolejne warsztaty o 10:30. Ahoj, przygodo, dokładnie. A w przyszłym tygodniu kolejne warsztaty z majsterkowania. Także bądźcie czujni. Co na jutro? Jutro, słuchaj, nie ma warsztatów z majsterkowania. Warsztaty z majsterkowania będą we wtorek. Także myślę, że trzeba śledzić Facebooka Cyfrowego Dialogu. Także poproście rodziców, żeby prześledzili stronę Cyfrowego Dialogu, fanpage'a. I tam się, słuchajcie, wszystkiego dowiedzą, co trzeba przygotować na wszystkie nasze spotkania. Bardzo, bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa. Do widzenia, do widzenia. Arrivederci. Proszę bardzo, cieszę się, że się podobało. Słuchajcie, zaraz sfotografuję naszą łódkę bez dwóch zdań. Pa, pa.